Ja jestem Madzia, a ja jestem Max. A to jest Zapytaj Beczkę! Hello. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie w 51. odcinku Zapytaj Beczkę. Ej, ale 51. 50. Tylion internautów zobaczył poprzedni odcinek i wyraził jednogłośną opinię. Jak głosi stare polskie przysłowie, hejterzy szczekają, a karawana jedzie dalej, także zaczynaj. Bum, cf, ksz, cf, cf, bum, ksz. Jak Obi to robi? Obi sam se robi. Markety budowlano-ogrodnicze Obi sam se robi. Krzysiu, jakbyś się obudził z penisem w dupie, to co byś zrobił? Okej, dobra, dla niektórych z was może to być trochę niekomfortowe, okej, rozumiem, ale teraz wspólnie wyruszmy na psychologiczną podróż w krainę własnych lęków. Każdy z was siądzie wygodnie i wyobrazi sobie, że budzi się z penisem w dupie. Nie oszukujcie, myślcie tylko o tym. Rob Stark pyta, dlaczego Martin jest takim sadystą. Jest w ogóle nienormalny, przecież jak można po tym f***ił w pierwszym sezonie i teraz może mieli zginąć, ale okazało się, że giną, którzy wtedy mieli i to prawie jak nie zrobić jubileuszu, na który wszyscy czekają. Krzysiu, czy słyszałeś o TTIP? Jeśli tak, to jakie jest twoje zdanie na ten temat? Nie słyszałem. Możesz mi przybliżyć, o co chodzi w komentarzu pod tym odcinkiem i znowu mieć jedną 5000 szansę, że wybiorę twój komentarz do następnego odcinka. Gdyby kózka nie skakała, to by sobie złamała nogę? To jest głupie przysłowie, bo gdyby kózka nie skakała, to nic by w życiu nie osiągnęła. Menel na dworcu to jest kózka, która nigdy nie skakała. Hejter, który obwinia innych za to, że odnoszą sukces, to jest kózka, która nigdy nie skakała. Przestań się wymądrzeć i się cicho! Żyj według zasad, nigdy się nie wychylaj, nie eksperymentuj i nie rób nic ciekawego. Nie skacz! To jest mądrość ludowa, którą nam się wpaja. Nie ma kultu sukcesu, tylko kult porażki. Patrzcie, jak mam źle, patrzcie, złamałem sobie nogę. Zróbcie teraz ze mnie bohatera, w przeciwieństwie do tych ludzi, którzy faktycznie coś osiągnęli, bo przecież oni nie potrzebują waszej pomocy. Chodź, synu, przygarnę cię jak swojego! Krzysiu, czy swoje teksty wymyślasz na sucho, czy przed odcinkiem zawsze myślisz jak gimbus? Ksenoboju, wymyśl coś swojego! Krzysiu, dlaczego czasami ignorujesz? Bo mogę! Krzychu, dajesz fula? Nie, od dzisiaj wiadomo, że Krzychula daje fula. Krzysiu, jak wyglądałaby parodia Klocucha, skoro on jest parodią recenzenta, czy nie czyni to prawie wszystkich recenzentów gier jego parodiami? Na podobnej zasadzie nie wyobrażam sobie parodii Zapytaj Beczkę, bo Zapytaj Beczkę jest parodią tego, co się dzieje w waszych głowach. Jak chcecie zrobić, to zróbcie! I dare you! I double dare you, motherfucker! Gdzie są jeźdźcy pustyni? Przepłoszyliśmy ich, ale wrócą w większej liczbie. Ta metafora działa na każdej płaszczyźnie! Krzysiu, planujesz coś specjalnego na 50. odcinek Zapytaj Beczkę? Właśnie jesteście świadkami jednego z moich ostatecznych trollingów. Co powinienem zrobić, żeby nasza reprezentacja wygrała cokolwiek? Jako że co drugi facebookowicz w tym kraju znakomicie zna się na piłce, proponuję koncepcję demokratycznego selektorstwa. Oddawaj lajki na fejsiku na swoich ulubionych reprezentantów. Talent piłkarski? Jebać to! Od teraz jest ważne, jak dobrze klikasz się w internecie. Kapitanem reprezentacji zostaje niekryty krytyk, a cała reszta reprezentacji to prawdopodobnie będą polskie śmieszne koty dachowce. Internet. Głosowanie kliknięciami działa. Drogi Krzysztofie, czy jeśli będąc dziewczyną kupuję ubrania raz na ruski rok, przepadam za męskim towarzystwem i gram w gry komputerowe, to znaczy, że staję się chłopakiem? Nie, to znaczy, że masz bardzo duże szanse na znalezienie męża, który się nie myje. Czy wegetarianie jedzą ciasteczka w kształcie zwierzątek? Nie, ponieważ to są wegetarianie, a nie debile. Ej, patrz, ułożyłem ci masę z kaszy w kształcie kaszy na talerzu. Tak naprawdę to jest kotlet mielony? To, jeśli to nie ma kształtu mięsa, to na pewno nie jest mięsem. A jeśli ma kształt mięsa, to pewnie jest. Dobrze, że ostatnio się zorientowałem, że dali mi ciastko w kształcie kurczaka. A jakbym to zjadł, tak jakbym zjadł kurczaka. A przecież jestem wegetarianinem. To jest nieprawda, co ludzie mówią, że jak się nie je mięsa, to się jest głupim. Krzysiu, dlaczego teraz przed prawie każdym filmem na YouTube jest reklama, którą, żeby pominąć, trzeba kliknąć skip ad? Dlaczego?
Take it away, Gimbus! Wszystko dla pieniędzy! Czemu na koncertach Megadeth, gdy fani chcą krzyczeć Dave Mustaine, to brzmi jak... więcej tak jak kolektywny głos internetu na temat jakiejkolwiek sprawy w internecie. Ej, patrz, artykuł o aborcji. Ciekawe, co piszą ludzie w komentarzach. Jedyne słowo, które polscy kibice i polskie tłumy są w stanie skandować w miarę, żeby było jasno zrozumieć, o co chodzi, to głośne... Chciałoby się wyobrazić sobie program, w którym wybrane z tłumu pojedyncze głosy mają okazję wybrzmieć i kiedy zadają pytania, to lotny prowadzący odpowiada na nie w dowcipny sposób. Ale gdzież znalazłby się śmiałek, który byłby w stanie zrobić taki program? Krzysztofie, jaki kierunek opłaca się dzisiaj studiować? Informatyka? Po co studiować coś, co ma praktyczne przełożenie i może zapewnić nieźle płatną pracę? Zróbmy ankietę wśród studentów. No ja studiuję socjologię, bo to jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Ja wybrałem marketing i zarządzanie, bo nic nie trzeba robić kompletnie na tych studiach. Nic nie robię, siedzę, piję browary cały dzień. No, czasem kolos jest, ale nic nie trzeba robić. Zajebiste studia. Ja studiuję filozofię, bo ja w ogóle humanistą jestem. Humanistą. Nie rozumiem tych komputerów, tych wszystkich rzeczy. Ale myślę, że to jest przyszłość, bo ludzka natura się nie zmienia i tak naprawdę na rynku pracy jest potrzebny ten, kto wie, czym jest byt. Krzysiu, jak nazywają się ludzie po turystyce? Turyści? Turytanie? Turytolodzy? Ja studiuję turystykę, bo lubię chodzić po górach i to będzie mój zawód, będę chodzić po górach. I dobra, Jezus Maria, już tak się napierdzielam odruchowo ze wszystkich. Jak studiujecie turystykę, bo lubicie chodzić po górach, to jest naprawdę spoko. Tak, robicie coś, co lubicie. Jesteście lepsi od wszystkich ludzi, którzy się męczą na marketingu i zarządzaniu. Jeśli Ocean Atlantycki to Atlantyk, to Ocean Indyjski to Indyk? Kiedy płyniesz po jego wodach i złapie cię flauta, jeśli dobrze się nasłuchasz, to w oddali usłyszysz... Siema Krzysiu, dlaczego gimbusy śmieją się z żartów o genitaliach i odkodach bardziej niż inni? Psst, ja wiem, czy gimbusy? Dla mnie poczucie humoru to jest taki okrąg, a fekalia i genitalia to są punkty na tym okręgu. Po prostu w drodze rozwoju swojego poczucia humoru napotykasz je co pewien czas. To nie jest tak, że w pewnym momencie jesteś za inteligentny, żeby się śmiać z kupy. W pewnym momencie już przechodzisz fazę inteligentnego humoru i znowu doceniasz śmianie się z kupy. Na przykład to, co ostatnio zobaczyłem w Radomiu, to jest najśmieszniejsze graffiti na świecie. Jedyne śmieszniejsze graffiti, jakie widziałem, to miłość, wierność, Elton John. Jakie chciałbyś, aby zadano ci pytanie? Gdybym wam powiedział, to musielibyśmy skończyć serię Zapytaj Beczkę, ponieważ cała ta seria zmierza do tego, żebyście w końcu zadali mi to jedno, jedyne pytanie, o które mi chodzi. Do tej pory w komentarzach przewinęło się, nie wiem, 50 tysięcy pytań, 100 tysięcy pytań i nikt nie trafił. A dla tej jednej, jedynej osoby mam specjalną nagrodę, samochód sportowy i milion dolarów. A czy ty wziąłeś już udział? A czy ty zadałeś już swoje pytanie? Krzysiu, przydałeś się YouTube. Kim ty w ogóle k***wa jesteś, pajacu? Coś tam, hejterzy. Wiecie, co mnie strasznie zawsze bawi? Niki hejterów. Jeśli ktoś napisał ci coś niemiłego, to przeczytaj na głos jego nika 10 razy. Wiewiór44, 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 Vampire5818, Vampire58, ej, Vampire5818, idziesz ze mną na soczek do sklepu szkolnego? Jeśli jest ci przykro i ktoś napisał ci coś niemiłego w internecie, to przeczytaj sobie jego pseudonim i zastanów się, czy powinieneś się przejmować czymś napisanym przez człowieka, który uznał, że to taki pseudonim jest fajny. Krzysiu, dlaczego dubstep jest taki zajebisty? Słucham go od 2 lat i nie mogę o nim przestać myśleć. In Soviet Russia, bass drops you! Dubstep to jest taki lolcat wśród gatunków muzycznych. Stawia na sensoryczną, fizyczną przyjemność i mocne pierdolnięcie. Powiedz coś w stylu Solid Snake'a. Jak zostać gimbownikiem? Gimbownikiem się rodzisz! Krzysiu, czy pamiętasz pierwsze pytanie, na które odpowiedziałeś w pierwszym odcinku Zapytaj Beczkę? Pierwszy komentarz, pierwszy. The Mr. Lazik. Beczko, kiedy mogę uznać, że udało mi się coś osiągnąć? Współczesny świat jest taki okrutny dla nas pod tym względem. Człowiek sobie siądzie pod drzewem, powie sobie, wow, mam 28 lat, zarobiłem trochę pieniędzy, żyję w szczęśliwym związku, wszystko w sumie jest okej, nie narzekam, mam tak w sam raz wszystkiego i jest okej.
Jestem naprawdę szczęśliwy. Tylko sprawdzę, co tam na moim telefonie się dzieje i o mój Boże, ktoś nie ma racji w internecie! Krzysiu, kiedy dziewczyny całują chłopaków w podstawówce, to okazują uczucia, czy chcą być fajne? Sprzedały się, o, w internecie w ogóle prawie, że zapominamy o pierwotnym znaczeniu tego słowa. Prostytucja. Jak mama z wami wytrzymywała? Krzysiu, chodź na obiad. Okej. Okay. Nie rozmawiam z tobą, bo nie zrobiłaś z pasji tego. Ja nie chcę zjeść tego obiadu. To ty chcesz, żebym go zjadł. I to tyle w nowym odcinku Zapytaj Beczkę. Dziękuję wam bardzo za uwagę i szczególnie za cierpliwość w oczekiwaniu na kolejne odcinki. Następny będzie prawdopodobnie za 2 tygodnie, może nawet za 3. Już poradzę, przez najbliższy czas będzie się naprawdę dużo ciekawych rzeczy u mnie działo, ale bardziej na kanale Wybuchające Beczki. Korzystając z okazji, też chciałem was zaprosić na mojego bloga, czyli krzysztofgonciarz.com, który został teraz zrewitalizowany. Wow, ale trudne słowo, on musi być naprawdę inteligentny. I będę go aktualizować różnymi ciekawymi rzeczami, także zapraszam. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Bumcyfikszy.